znajdujemy się pod najważniejszym budynkiem w Polsce. To tutaj każdy kamień, każda dziura w ziemi, każda sztacheta w płocie, kochani, tętni Polską. Muszę przyznać, że jestem odrobinę wzruszona. Aby uniknąć nieprawidłowości w ponownym przeliczaniu głosów do Senatu, no ludzie bywają omylni, prawda? Czasem mają nie to pochodzenie, albo nie te poglądy, nie wiedzą co robią, albo jedno i drugie. I zrobiło się zamieszanie, kto ma ponownie przeliczać głosy do Senatu, czy OBWE, czy Sąd Najwyższy, czy PKW. Prezes Kaczyński postanowił osobiście przeliczyć głosy do Senatu. Zrobi to tutaj, we własnym domu. Tiry z kartami do głosowania wypełnią całą tę ulicę, a jak się nie zmieszczą, to nawet sąsiednią Adama Mickiewicza, przepraszam, Adama M., tak, wiem, RODO. Jak widzimy, są tutaj dwa garaże, w jednym spokojnie da się upchnąć 2 miliony kart do głosowania, myślę, że nie będzie z tym problemu, a drugi garaż był przeznaczony na wrak. Ale ktoś coś pomylił na poczcie i ten wrak nie dotarł, nie wiadomo dlaczego. Więc będzie to idealne miejsce na zamontowanie najlepszej kserokopiarki, której wydruków nie będzie można odróżnić od oryginałów. No co by tu jeszcze dodać? Całe miejsce jest bardzo bezpieczne, jest tutaj kamera, jest też, kręci się tu dużo ochroniarzy, przed chwilą przechodziła tędy policja, są tu też szpicle, zwykli konfidenci, ale dzisiaj jest dosyć spokojnie, więc myślę, że jest to idealne miejsce na ponowne przeliczenie głosów do Senatu. No to co? Śpij dalej, Polsko.